piąty sezon artystów zorganizowanych, zmagazynowanych, przepraszam. Natomiast my jesteśmy jako galeria piąty rok robimy konkurs malarski, więc ta piątka jest mi bardzo bliska i bardzo się cieszę, że możemy razem być w parze. Drodzy Państwo, zapraszam nie tylko na własne wystawy, ale tak prywatnie, żeby każdy z Was przyszedł, dlatego że u Was się dużo dzieje, ale u nas również się bardzo dużo dzieje. Przepraszam, mówię w tym momencie do artystów i do osób z zewnątrz. Mówię, proszę przychodzić, proszę pokazywać swoje prace, bo ja zawsze mówię, że gdyby nie Państwo, nie artyści, nie byłoby galerii. Galerie by nie istniały. Nie sztuka jest stworzyć galerię o jednym nazwisku i promować już swoje prace, natomiast sztuka jest pokazywać to, co jest, co się dzieje. Nasza Warszawa jest miastem wspaniałym, ma dużo artystów, zresztą mamy tutaj 7 czy 8 osób, które prezentują swoje prace i każda praca jest bardzo dobra. Jedna praca jest lepsza od drugiej i nawet mówię, z przyjemnością się ogląda i z przyjemnością się wiesza. Nie jest to moja pierwsza wystawa zbiorowa, przepraszam, że tak nazywam, ale to jest zbiorowa. I mówię, miło mi Państwa gościć, bo ja się nie wstydzę pokazywać tych prac. Są takie wystawy, że szczerze mówię, że na taki dzień staram się zdejmować albo coś z tym robić fantem, dlatego że nie dość, że prace są marne, to jeszcze są nie tak podane. Natomiast chylę tutaj czoło przed Panią Joasią i całą grupą, która tutaj Panią Joasię wspiera, bo mówię, każda z nas byłaby tylko jednostką, która jest i istnieje. Natomiast robicie Państwo dużo. Drodzy goście, znajomi, rodzina, wspierajcie naszych artystów. Naprawdę, proszę wspierać. Mówię, po to się tworzą galerie, żeby wspierać, ale mówię, znajomi, mówcie, że coś takiego jest. Zapraszajcie swoich znajomych do oglądania. Naprawdę, to jest, mówię, centrum, każdy może przyjść. Nie chodzi o kupno, tylko chodzi o to, żeby spojrzeć retrospektywnie na to, co się dzieje, bo to jest, mówię, grupa 10-7 osób, która tworzy te prace, a każda praca jest inna, więc mówię, w sztuce na podstawie tej właśnie wystawy można bardzo dużo powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz. Oczaj u nas nie byli, serdecznie ich zapraszam. Prowadzimy zajęcia dla osób dorosłych, więc znajdzie się dla Was miejsce. Kuratorem wystawy jest Kasia Saniewska, która... Pani Kasia, zapraszam. Brawo. Która rozmawiała z Panią Jolantą. Przekonała. Pani Kasia i nie powiedziała, że ja mam dobre prace i Pani pokaże. Nie byłoby tej wystawy, nie byłoby tego, mówię, wydarzeń. Ale tylko dzięki Pani mogliśmy Dobrze, ja mówię, że zawsze, gdyby nie artyści, nie byłoby galerii. To jest... Proszę Państwa, ci, którzy nas nie znają, tak naprawdę jest nas 16 artystów. Niestety nie wszyscy wystawili z różnych powodów, ponieważ sprzedali obrazy na innych galeriach, ale udało się, udało nam się troszeczkę tego zebrać, ponieważ raz w roku robimy taką wystawę artystów zmagazynowanych i staramy się pokazać, do co zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o samą wystawę, sądzę, że ona jest przede wszystkim wyrazem tego, że mimo, że pracujemy w jednej przestrzeni, w jednym miejscu, znamy się od 6 lat, to wzajemnie się owszem inspirujemy, przekazujemy sobie mnóstwo jakiejś takiej dobrej energii, natomiast nasze obrazy opowiadają w zasadzie bardzo zróżnicowanym językiem malarstwa w swojej historii. I to jest, myślę, najmocniejszą stroną w zasadzie całej tej wystawy.